umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Ta piękna uroczystość świętowana przez cały Kościół, a szczególnie tutaj, w tym miejscu, przez wspólnotę cichych pracowników Krzyża wraz z jej moderatorem generalnym i z wszystkimi owodnikami cierpienia, dotyka naszego serca. Słuchajmy się w Boże Słowo, które Pan Bóg dzisiaj potwierdza swoimi czynami. Kiedy bowiem wypowiada Słowo, to Słowo staje się ciałem na naszych oczach. Nie jest to teoria, która tylko rozświetla nasze umysły i pozwala nam rozumieć przyczynę, ale oglądamy na naszych oczach znaki i cuda, ponieważ Jezus jest zawsze taki sam. Kiedy przechodzi pomiędzy nami, można się temu przyglądać i zadziwić. I tak dzisiaj będziemy się dziwić, przyglądając się, wsłuchując się w to, jak ludzie powierzają się Bogu. Powierzają Bogu całe swoje życie. Powierzają Mu swoją przyszłość. Dokonując takich wyborów, które kosztują. Każdy zresztą kosztuje. A w szczególny sposób będziemy przyglądać się młodszym. Bo zawsze są największe zainteresowane, tak jak dzieci. Dzisiaj tu pośród nas troje będzie pięknym znakiem. A wczoraj ksiądz Janusz zdradził tajemnicę, że jeszcze w innych miejscach świata pięcioro, tak? Księże Januszu, Maria daje się znak, jest ich ośmioro, dzisiaj jest ósmy, to jest ważny znak. U początku Twojej posługi stawia swoją pieczęć, mówiąc, że to jest jej dzieło. To jakby kamień z serca czegoś spada, bo wie, że musi służyć, że musi być posłuszny, że musi słuchać, ale nie musi się martwić. A kiedy człowiek nie musi się martwić, to lepiej śpi. Jest spokojniejszy. To bardzo piękny i dobry znak, w którym mamy dzisiaj swój szczególny udział. Przyglądając się, możemy go dotknąć i będziemy go dotykać w Eucharystii. Tak jak niewidomi, tak jak głusi, tak jak chromi byli dotykani przez Jezusa, tak i dzisiaj Jezus przez ten znak owiany ludzkiego życia dotknie nas po to, aby nas zaniepokoić, aby zapytać, a ty co? A ty ile masz lat? A tobie ile życia zostało? A co ty tak właściwie robisz? To są pytania, które do nas wszystkich skieruje, bo wobec takiego znaku, kiedy ktoś ofiaruje mu się na śmierć i życie, nie można przejść pojęty. A znak ten wyjaśnia historia. Historia stara jak świat, której fragment dzisiaj po raz kolejny usłyszeliśmy, która z jednej strony brzmi jak bajka, brzmi jak opowieść, bo jest tam i ogród, są owoce, jest mąż. Przypomina nam to niezwykłe mądrości. Są takie mądrości, których nie można wyrazić za pomocą matematycznych wzorów. Ale kiedy się o tym opowiada, to człowiek przymknie nam ich serce. To nasze mamy potrafiły tak opowiadać, czy babcie, że prawda stawała się słodka albo gorzka, że strach miał wielkie oczy, a złe wilki były zwyciężane. I wtedy człowiek rozumiał. Rozumiał znacznie więcej niż dzisiaj, kiedy skończył wiele szkół i ma za sobą trochę siwych włosów, a głowy nie ma. Otóż ta historia na samym początku była piękna, bo Pan Bóg stwarzał świat. Stwarzał go tak, żeby człowiek mógł rozumieć to, co się stało. I przypominajmy sobie, że najpierw na początku stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezładna i pustkowiem. I Duch Boży unosił się nad wodami. A potem dokonywał przemian, doskonalił ten świat. Doskonalił. Aż wreszcie wyrósł z niego, wydobył z niego najdoskonalszy owoc człowieka. A spośród ludzi kobietę, kiedy ukończył, popatrzył i powiedział: bardzo dobre, bardzo dobre. Ale nie
I myślał to, co chcieliśmy. I robił to, co chcieliśmy. Takiego osiołka, czy jakąś minota. Pacytę, nie? Pan Bóg dał ludziom prawdziwe serce. Serce wolne, które kocha bez przymusu. Pociągane, oczywiście, że tak. Więzami miłości, może nie jesteśmy znikąd. A więc kogo kochamy? Tego, który dał nam życie. Kogo kochamy? Tego, do którego jesteśmy podobni. Jakże dobrze to rozumiemy. Przecież kochamy naszych rodziców, naszych bliskich. A także potem tych, których spotykamy. Naszych przyjaciół. Męża, żony, dzieci. Przecież to ludzie, którzy są ciałem z naszego ciała, krwią z naszej krwi. Albo jak dwie połówki pokarmu. Jak dwie połówki ziarna, jak dwie połówki chleba. Łączą się w sposób zadziwiający, że kontrasty przestają przeszkadzać. My to dobrze znamy. I człowiek zwiedziony przez męża, czyli nie z własnej inicjatywy, zwiedziony przez męża, poszedł za potrzebę i ochłodził swoją miłość. I nagle wszystko się rozsypało. Bo serce, które stało się chłodne, stało się wyrachowane. I człowiek dzisiaj kocha. Ale pyta się, co ja z tego będę miał? A ile to może potrwać? A czy to mi się opłaca? A czy ktoś mi to odwzajemni? Potrafimy kochać. W tej miłości potrafimy dokonywać niezwykłe rzeczy. A czasami, jak się zapalimy, to przez chwilę obiecujemy i poświęcamy się i ofiarujemy. A potem za chwilę stygniemy. Potem znów się rozpalamy. I nasze serce raz jest gorące, raz pęka. Moi drodzy, kiedy człowiek ochłodził swoją miłość przez chłodne kalkulacje złego, którym upadłego anioła, którym się poddał, wtedy przyszedł na świat straszny kryzys, znacznie gorszy niż ten, który przychodzi dzisiaj. Bo nie zabrakło pieniędzy, zabrakło miłości, zabrakło dobroci, zabrakło drogi, zabrakło sił. I nie tylko człowiek stał się tak, że się chował, to dzisiaj się chował. Nie tylko tak, że zaczął zwalać inne na inny i mówiąc, no to ja trochę, a to tak nie powiedział, to ona, to ona. Skąd my to znamy? A przeszukamy gorszych winowajców. A jak nas to pocieszy? Jak możemy powiedzieć, on jest gorszy ode mnie? Od razu się czujemy usprawiedliwieni. Jak to słabe usprawiedliwienie? No, ze względu na nasze słabości ludzie płaczą. Płaczą. I są poranieni przez całe życie. I ciężko te rany zawiedzieć. Ale ziemia stała się bezładem i pustkowiem. Co się stało? Człowiek zatrzymał się w rozwoju, a był powołany do rozwoju. I to nie tylko do tego, żeby uprawiał ziemię. Nie chodzi tylko o to, żeby rósł jego ogród. Ale żeby on rósł. Przecież Pan pochodzi z ziemi. To z ziemi Pan uczynił człowieka. Z prochu ziemi, do którego dodał, jak garcarz, troszeczkę wody, nad którą unosił się duch. I wtedy stał się plastyczny. Można było go lepić. I go lepił. Tchnął w jego nostrza swój oddech i człowiek zaczął żyć tym, czym żył Bóg. A później człowiek wyzionął tego ducha. Nie chciał go. Nie chciał go. Uszło z jego życia. Kiedyś wzywał do tego, żeby uprawiał ziemię, to znaczy, żeby się doskonalił według Bożego planu. Żeby się Panu Bogu poddawał. A Pan Bóg go kształtował na swój obraz i podobieństwo. I chciał go doprowadzić do nieba. Do zjednoczenia ze sobą. Do tego, żeby był blisko. Jak najbliżej. Skąd my to znamy? Kiedy byliśmy mali. Co robiliśmy? Siadaliśmy na kolanach ludzi, którzy nas kochają. I wtulaliśmy się w nich. Tak mocno. I czuliśmy się bezpieczni. I nikt nam nie mógł nic zrobić. I czuliśmy. I tak myśmy trwali, że czasami zasypialiśmy tam. I czasami tak mocno byliśmy przyczepieni, jak nie wierzycie. Zapytajcie, może są tu wasi rodzice? Jak to było? Czasami ktoś zasnął, trzeba było go lekko, żeby go nie obudzić. Zdejmować jak kangura, albo misia koala, prawda, takiego przyczepionego, żeby spał. Otóż właśnie Bóg nas prowadził do takiego nieba i człowiek się wycofał. Ziemia stała się bezładem i pustkowiem. Stała się znów pustynią.
zły znak. To zły znak. Pojawiły się na niej góry i pagórki, że trzeba się wysoko wspinać i potem jeszcze można spaść nawet na szyję. Skąd my to znamy? Ale to jest dobry znak. A dlaczego? Dlatego, że człowiek nie upadł z własnej winy i sam tego nie wymyślił, jego obraz nie zniszczył się całkiem. Człowiek ma swoją winę, ale skusił go ten, który jest ojcem kłamstwa i zabójcą od początku. Dlatego zabił go tą pokusą i człowiek stał się śmiertelny. Ale nie zatarł się w olbieństwo tak do końca. I nie zatarł się obraz tak do końca. Stał się brudny. Znamy takie obrazy, prawda? A, obraz. Nasze mieszkanie wygląda. Cały czas musimy je szorować, prawda? Cały czas musimy ścierać kurze. Ale jak trochę zetrzemy, to widzimy, o, całkiem nieźle jeszcze wygląda ta szafa. Całkiem nieźle jeszcze wygląda ta podłoga. Całkiem nieźle wygląda jeszcze to ubranie. Moi drodzy, teraz przed świętami zdajemy sobie z tego sprawę. I kiedy słyszymy, że ziemia stała się bezładem i pustkowiem, to nie znaczy, że przeszła w nicość. Wróciła do tego stanu, kiedy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, a była bezładem i pustkowiem. Dlatego mógł przyjść Chrystus. Dlatego przyszedł Chrystus. Bo Bóg rozpoznał w człowieku i w ziemi swoje dzieło. Brudne, porzucone, cierpiące, śmiertelne, zmęczone. Takie, które się chowa i oskarża, ale ciągle Jego. Skąd my to znamy? Czy mama? Mama syna pijaka. Tego, który ją obraża, który odbiera jej dobre imię, który leży pod płotem usikany, który ją okradł, czasami rękę na nią podniósł. Czy nie mówi, kocham Cię? I patrząc na jego oczy, wymarzę moje oczy. I patrząc na jego usta, wymarzę moje usta. I patrząc w jego dowód osobisty, nie jesteś moim synem. Nawet tam jest napisane, nie wybrzesz się. Pan Bóg widział, widział świat. I ciągle tęsknił i wołał, od samego początku wołał. I od samego początku powiedział na prawie to. Słyszeliście to dzisiaj. Przyjdzie taki moment, kiedy to zmieni. Kiedy to zmieni. Kiedy narodzi się taki jak wy. I on zwycięży. I sobie go tak wyobrażam. Kiedy patrzy, gdy to wszystko się stało. I mówi, kto tam pójdzie? Kogo mam posłać? I jego syn odwieczny, miłość, ten, który jest w jego ramionach, mówi, ja pójdę. I to ja pójdę. Ta miłość sprawiła na siebie rzecz niezwykłą. Otóż wybrała jednego człowieka. Musiała wybrać, chciała wybrać. Ta miłość tego człowieka ogarnęła. Bóg znalazł sobie kawałek ogrodu. Tym razem nie były to drzewa. Tym razem nie były to kwiaty. Tym razem był człowiek. Maria. I dzisiaj czcimy, moi drodzy, ten moment, kiedy Bóg ukochał ją. I ona jest taka malutka, że jeszcze nikt o niej nie wie. Nikt o niej nie wie, tylko on. Każdy z nas przeżywał taki moment. Chociaż nie jesteśmy tego świadomi. I dzisiaj też trzeba badać krew, trzeba badać mąż, trzeba robić różne analizy, żeby się dowiedzieć, czy już jest. Czy już przyszedł. Czy organizm już mówi, mam gościa. Jest. Jest. Ale nigdy nie wiemy kiedy. Tylko Bóg wie. I dzisiaj czcimy ten moment. To jest niezwykle ważny moment. Tego początku. Tak się właśnie stało i o tym osłaniu. To jest jego ogród. Nie dlatego, że ona dużo nad nim pracowała. Już nie pracowała, oczywiście, że tak. Rozwijała się zgodnie z rajskim przeznaczeniem. Uprawiała ziemię. Stawała się coraz bardziej rozkuszna. Coraz bardziej zaangażowana. Coraz bardziej pojmująca. Rozważała wszystko w swoim sercu. Cierpiała, szła za Jezusem krok w krok swoim życiem. Ale wszystko zaczęło się od Jego miłości, darmo.
byliśmy jeszcze grzesznikami i z tej miłości powstaje pierwszy owoc, Maryja. Jego nowy ogród. I tam sadzi nasienie. Niezniszczalne nasienie. Jezus poczyna się z Ducha Świętego. To dla nas ludzi, którzy poczynamy się z ludzkiego nasienia, z męskiego nasienia, jest bardzo ważnym znakiem. My wiemy, że to nie jest zwykły mężczyzna. Chociaż przyjął ciało z Marii Dziewicy i jest śmiertelny, jest prawdziwym człowiekiem, to jest niezniszczalne nasienie prawdziwego Boga i to jest nasza nadzieja, a Jego pokora. Żeby wszystko zostawić i przyjść tutaj, a wiedzieliśmy, co się stanie i wiemy ciągle, co się stanie. Kiedy dwoje młodych ludzi staje na siódmym kobiercu, mówią sobie, będę z tobą w dobrej i zaraz tutaj i złej drogi. Wiedzą, że nas ma dobra. Aż po kiedy się wstaną lewo, że któregoś dnia zatrafią. I nie tylko złością, ale złymi przyzwyczajeniami. Które skądś nabyli. Strachem, bo ktoś się przestraszył. Nie tylko wielkim grzechem, ale wszystkimi innymi słabościami, niedoskonałościami. Które nie zawsze wpływają z chwili, ale dlatego, że są ludzi, że odziedziczyli, że się urodzili tu, pośród takich słabych ludzi, potem te słabości dźwigają. Nie. Moi drodzy, dzisiaj czcimy to, bo to jest wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie. Duch Święty zstępuje. Duch Święty sprawia ten niezwykły cud. Moi drodzy, i Jezus czyta się z Ducha Świętego. I dzisiaj przypominamy sobie, Ewangelia nam o tym przypomina, że to nie jest tylko coś, na co patrzymy, ale że to jest początek drogi, że Bóg chce sadzić następne ogrody. Następne ogrody. Że chce, żeby cały świat w taki sposób się zmienił. I nam posyła Ducha Świętego. Ksiądz Janusz nam to przypomniał, że polał nas wodą, tę suchą ziemię, ten proch. Wiecie, jak to jest, kiedy człowiek zwierczy na słońcu? Kiedy usycha spalenia? Znów staliśmy się plastyczną gliną. Mocną ducha. Dzisiaj to przeżywaliśmy na początku przy świętym. Otóż Maryja w tym jest niezwykle ważna. Kościół nam się o tym przypomina. Ona jest, ona nam może pomóc. I ona jest tą, którą Chrystus nam dał. Przez Jana. Pamiętacie, co powiedział? Że to będzie teraz twoja mama, tak jak była moja, to człowiek, a tak jak jest moja, to człowiek od razu inaczej przyjmuje, prawda? To nie chodzi tylko o to, że jak będzie starsza, to żebyś mógł jej chodzić po schodach, nie? I przyniósł jej coś do jedzenia, jak nie będzie sobie mogła sama przyjąć. Bo ona pomoże ci, bo ona jest pierwszym ogrodem. Moi drodzy, i kiedy my ją pozdrawiamy, czyli mówimy do niej to samo, co powiedział Bóg, bo tak się co tu do niej mówić, jak ją zawołać. No i bardzo prosto, tak jak zawołał do niej Bóg, tak jak ją prosił Bóg, pokorny Bóg, który wpraszał się do niej, do jej życia, który chciał, żeby ona zadecydowała. Kiedy my mówimy do niej, zdrowa się Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. I zaraz dodajemy jeszcze słowa człowieka, bo to nie tylko Anna, ale też jej przyjaciółka, krewna, Elżbieta, o której dzisiaj wspominaliśmy. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony jest owoc twojego łona. Przypominacie sobie, co się wtedy stało? Kiedy Elżbieta tak powiedziała do Maryi. O, powiedziała, skoro tylko głos twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach. Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Bo kiedy my mówimy komuś dzień dobry, to nam odpowiada, prawda? Jak mówimy do Maryi. Witaj Maryjo, pełna łaski. To ona odpowiada. Pełną łaski odpowiada. I wtedy co się z nami dzieje? Porusza się w nas nasze serce. Porusza się w nas dziecko Boże. Doznajemy poruszeń tak jak ja. I Duch Święty nas napełnia. To jest piękna droga, którą uwierzyli ci pracownicy krzyża. Co oni robią? Robią to samo, co Jezus. Kiedy Jezus przyszedł tutaj na pustynię, to ją uprawiał. Żeby stała się ogrodem. I ogrodnik co ma?
siebie i stawało się błogosławieństwem. Odtąd ludzie do tej pory się pocili i nie wiedzieli dlaczego. Wiedzieli, że to kara za grzech, że to wynika z ich słabości, że się szybko męczą. A teraz Jezus mówi, wiesz, masz do wyboru. Możesz się pocić, bo jest gorąco, ale możesz pocić się dla mnie. A to sprawia, że zupełnie inaczej będziesz się pocił. Chociaż tak samo. Nie będziesz narzekał. Będziesz czuł w sercu. A wtedy ja będę z tobą, będziesz czuł w sercu rzeczy niezwykłe. Tak jak moja mama i wszyscy moi przyjaciele. Boli cię. Boli cię, bo jesteś człowiekiem. Boli cię, bo sięga ciągle rodzi ostry. Bo się podłułeś o drugiego człowieka. Bo ugryzł ci jakiś chytry wąż. Ale jesteś pogryziony, jesteś poraniony, jesteś opluty. No, możesz być sam, ale możesz być ze mną. A kiedy będziesz ze mną, to stanie się błogosławieństwem. I rzeczywiście, moi drodzy, widzimy, jak to się dzieje. Znamy takich chorych, którzy nie przeklinają, którzy nie złorzeczą. Znamy takich cierpiących, którzy nie zabili tych, którzy ich zabijali. Nie oddają. Nie oddają. Dziwmy się dlaczego. Dlaczego nie przeklną? Dlaczego nie uderzą? A on jeszcze łagodnie mówi się, ach, żebyś ty się zmienił. Żebyś ty się zmienił, żebyś ty więcej tak nie robił. To Jezus w nich działa. I dzisiaj mamy tutaj taką wspólnotę, która postanowiła, tak jak Jezus, używać tego samego narzędzia, krzyża, żeby nim pracować. To nie jest trudne. Dlaczego? Jak się budzicie rano, albo osiągacie jakieś wieki, nic po trochę popracujecie, to was krzyża łupie. W związku z tym on jest, jakby nie trzeba go szukać, bo on w nas jest. Jesteśmy przybici, ukrzyżowani. Przez bolące nas gardło, przez to, że boli nas kolano, przez to, że tracimy wzrok, przez to, że jak patrzymy na lustro, to ciągle jesteśmy młodzi, jak patrzymy na zdjęcia, to jesteśmy przerażeni. W ten sposób to się wszystko w nas, no właśnie, kotłuje. Jesteśmy tym przybici z roku na rok coraz bardziej. Jezus mówi, jak będziesz to za mną niósł, to powróciesz do nieba. On nie tylko nam to obiecuje, ale to na naszych oczach robi. To na naszych oczach robi. Tutaj mamy dużo takich ludzi, którzy właśnie trochę wolniej chodzą, trochę dłużej wchodzą do ławki, trochę jakby przybliżają sobie tekst, żeby coś zobaczyć. I oni nie narzekają, tylko są jakoś dziwnie zadowoleni, jak coś tam mruczą pod nosem. I to nie są przekleństwa, jak usłyszycie tam dobrze sobie mruczą. O Jezu! O. I im bardziej tak mruczą, tym jest im lepiej. Tym jest im lepiej. Moi drodzy, to jest bardzo prosta droga. Nie tylko właśnie dla tej wspólnoty, małej wspólnoty, cichych pracowników krzyża, ale także tych wolontariuszy dziennie, czyli wolontariat ochotników jest bardzo mądry. Czasami tylko przez chwilę. A oni tak chcą już zawsze. Moi drodzy, to jest wspólnota, która nas zadziwia. Zadziwia nas dlatego, że Pan Bóg ją dał Kościołowi na nasze czasy. Kiedy ksiądz Janusz mówi o tej wspólnocie na samym początku, kiedy ona tutaj przyszła, mam nadzieję, że to pamięta, to powiedział, że ona jest podobna do kamendułów, którzy tutaj przyszli, tych braci międzyrzeckich, którzy tutaj przyszli jakby są posiewem naszego kościoła, że posiewem wiary oni tutaj przyszli, pustelnicy. Pustelnicy przyjechali z Włoch po to, żeby ewangelizować. Ale mieszkańcy Głogowa nie muszą być smutni z tego powodu, że oni są międzyrzędcy. Bo jak zejdą do podziemi tego kościoła, to tutaj jest kaplica, która jest ich rówieśniczką. I kiedy tam w międzyrzeczu oni się modlili i zakładali pierwszą taką wspólnotę pustelników, to tu w Głogowie, w tym miejscu, gdzie jest kolegiata, polewano wodą chrztu. Ludzi. Prowadzano do kościoła. Czyli robiono to, co dzisiaj zrobił ksiądz Janusz, przypominając nam, że właśnie to się w nas stało. I on powiedział, że dzisiaj ksiądz Janusz, wtedy, kiedy ta wspólnota tutaj
tutaj się zaczynała, kiedy tu przyjechała, powiedział, jesteśmy tak samo jak ci bracia. I było niewiele. Dwóch. A potem dołączyło do nich trzech. To są małe wspólnoty. Czasami w kościele jest tak, że przez chwilę są wielkie. I było tak, że było dużo kamedów. Naprawdę. I w Warszawie są bielamy. Dzisiaj już puste. Obrem jest. Jakieś tam pracownie artystów. I nad Wigrami są bielamy, gdzie papież przebywał, prawda? Gdzie kiedyś siedzieliśmy na kajakie, potem to odwiedził hotelik. Powstał też gdzieś. Zostały małe sztory w Polsce. W jednym ośmiu, w drugim siedmiu. Nie wiem. A na całym świecie? 50. Ilu jest ci pracowników krzyża na całym świecie? 150. Ha! Bo 150 jest tych drugich kamedułów. Tych, którzy żyją taką troszeczkę lżejszą regułą. A naszych braci Kartuzu, 300. To nie są duże liczby. Myślę, księże Januszu, że to nie będzie nigdy wielgachna wspólnota. Może czasami Pan Bóg w porywach tak zrobi, ale to jest zawsze mała wspólnota. Tych radykalnych. Bo to jest bardzo trudne. Kiedy oni dzisiaj będą sobie uświadamiali, co to znaczy? Że oni na oczach świata i na oczach Kościoła pozwolą się przybić do krzyża. Że oni przyjmą to wszystko, co Pan Bóg na nich ześle. Że będą dojrzewać do takiej ofiary, żeby oddawać swoje nogi za Kościół, swój wzrok za Kościół, swoje serce za Kościół. Że kiedy zobaczą grzesznika albo umierającego, to powiedzą tak jak Maksymilian, zabierz mnie, jego zostaw. To jest wielka ofiara. Kiedy mama Tereska mówiła o tym swoim siostrom, które zrezygnowały z wszystkiego i były zamknięte w kontemplacyjnym klasztorze, to patrzyli na to z przerażeniem. Moi drodzy, rozumiemy ciężar tej ofiary, do której są wezwani, o której przypominają nam odważnie ci ludzie, ta mała garstka, którzy, zauważcie, niczym nas nie przekonują. Niczym. Bo mają krawaty, mają sweterki, bluzeczki. Nie ma jakiegoś ładnego krzyża, ładnego welonika, prawda? Żebyśmy z szacuneczkiem gdzieś tam po drodze powiedzieli na ulicy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus siostrzyczka. Może ja pomogę? Nie, to zwyczajny człowiek. Gdzie się pani pcha? Czego pani chce? Gdzie pani lezie? O tak. Nic im ten Nowarezy nie dał. Nic. Mówi, tak jak Jezus, tak jak Maryja, po prostu. Bardzo, bardzo, bo to dla nas jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne świadectwo. Moi drodzy, będziemy się temu przyglądać, oczywiście musimy się za nim modlić, bo jak już wiecie, to jest trudne i jak bardzo nam potrzebne, to musimy się modlić. I właśnie teraz zaczniemy.